Siemanko, w tym odcinku zabijemy sobie strzygę, ale na śmieszny profil pod uniki. Profil wygląda tak. Nie jest 40%, bo pas uniku mam lipny. Jakby było 10%, to by idealnie 40 wyszło. Więc taki profil. Gramy na uniki założone. A ogółem 200 defa to nie jest za dobra wartość na strzygę na 80 poziomie. I wcześniej nosiłem po prostu kryształowy hełm z bonusem obronę full, więc było 240 defa, wystarczające z takimi unikami, ale pożyczyłem ten hełm, założyłem klasztorny kapturek, który niedawno ulepszyłem i ma trochę bonusu szczęścia, trochę celności, więc się przyda akurat do buławki, która sama w sobie ma celności sporo, zdolki takie i ogółem taktyka na strzygę już została poznana przez graczy. Ogółem ona nadaje kończący cios, kiedy mamy HP niepodzielne przez 2, 3, 5 lub 7. Natomiast jeśli mamy HP podzielne przez 13, wtedy strzyga daje osłabienie. Czyli normalnie trzeba uważać na swoje HP w walce. Można brać takie zdolki jak na przykład klątwa krwi, HP atak, HP pocisk, uderzający pocisk, żeby sobie próbować zmienić to HP. Oczywiście to jest ryzyk, czy nam w HP będzie odpowiednie. Ale już lepsze to niż w ogóle nie ryzykować. I jeżeli chodzi o zdolki, to wtedy ja myślę, że normalizacja może być dobra, ale to była katastrofalna decyzja. Jeżeli użyjemy normalizację, wtedy strzyga daje ukrycie i regeneruje sobie HP. Więc lepiej nie normalizować. Ponadto, jeśli użyjemy refleks, wtedy strzyga daje sprytny cios. No i strzyga dała mi szuszczące grzmotnięcie, dała sprytny i padłem na strzała. Więc trzeba z tym uważać. Najlepiej refleks użyć na samym początku, żeby strzyga zmarnowała sprytny, gdy jeszcze nie mam bonusu obrażeń, albo na samym końcu, gdy już strzyga ma furię i już nie może sprytny używać. I dobra, bijemy to. I strzyga niestety nie trafiła. To ja od razu walę refleks, żeby był gotowy na później, na sprytne jej ciosy. Dam drenażyk. Powinienem trafić spokojnie na wszystkich gwiazdkach. Ładuję manę na kolejne drenaże. Tutaj już niestety chybiło. W sensie trafiła mnie strzyga. O, chybiłem! Drenaże chybiłem. Widzicie? Mimo takiego szczęścia 277, przyzwoita celność. O, słyszałem osłabienie. Przyzwoita celność 100% na buławie. Wlazło! Było osłabienie, bo miałem HP podzielone przez 13, ale to nic, bo jeszcze ładuję manę na kolejny... O kuźwa! To właśnie było to, co ostrzegałem. Że ona daje sprytny i ja bym dał tutaj barierkę, albo bryzę bym dał, ale już nie mam okazji. Właśnie z tego powodu, że mnie strzyga przygwoździła. Ale bez obaw, zużyła sprytne. I będzie można to spokojnie bić. Drenażyk, a już zużyłem wszystkie. W takim razie leci... Może jakaś pomyślność? A zaraz, patrzymy też HP, czy jest podzielne, czy nie. I też jest jakiś tam... Okej. Okay. Jakiś tam ochrona startowa. Immunitet, żeby nie dała za wcześnie kończącego ciosu. A, i jeszcze zapomniałem wspomnieć, że strzyga bije pazurami szurołaka. Skąd to wiem? Bo po pierwsze widać to po animacji. I słychać po animacji. Jest taki sam dokładnie jak dla pazurów szurołaka. Oho, od razu ma dubla. Od razu ma dubla, ale to nic. Ja tu biję. I się uleczę. Refleks mi się skończył. Dobra, leczymy się za mniejszą gwiazdkę. Tylko HP, HP. No, było niestety. Ojojoj. No to nie tak miało być. I grzmotnięcie wleciało. Strzyga niebezpieczna. Ja też mam lipnego defa.
Ale profil jest mega śmieszny. Ile strzega ma HP? Nie zbijaj do 50. Oślepiający cios. Mogę użyć to. Mogę. Czy ma jakieś zdolki? Pomyślność. Kończy mi się. Mogę ładować na pomyślność. Na refleks mogę ładować. A, no i ten pasyw pazurów szczurołaka działa tak, że jak strzega trafi, to wzmacnia sobie obrażenie o 2%, jak robi, to traci 4% bonusu obrażeń. Maksymalnie może mieć 20% bonusu obrażeń. Czyli musi trafić celnie 10 razy. O, finezyjny cios. To też jest ciekawe, że właśnie strzega daje takie zdolki, jak mamy ten refleks. Oślepiające uderzenie strzyga chyba daje, jeżeli chybi nas za dużo razy. Tak mi się daje, ale nie mam pewności. A, bije. Oby chybiła. A, rozpłatanie. Ale tak mam refleks. To rozpłatanie wtedy bije mniej. Dzięki refleksowi. Kończący cios. Miałem HP. Niestety, ale paraliż wlazu nie da mu uzdrowienia. Jest krwawienie. Weźmie mi trochę HP. Daj wodę. Oślepiające znowu. Chybiło. Już stan mikstur jest fatalny, ale bez obaw. Teraz sobie dam... Aha. Czy zbijaj z runki? Nie zbiłem, ale przyfarciłem, że chybiła. Bo było groźnie. Teraz wartuje to. My dajemy przeczekanie. Więc na przeczekaniu za te chybienia strzega traci bonusik z pasywy do pazurów szczurołaka. I kamyczek. I teraz dam sobie odnówkę 4. Ogółem jakbym miał normalny profil defowy, albo bym miał przynajmniej więcej defa, to bym nie musiał tych odnówek marnować. Bo dałoby radę zabić bez odnówki 4. Chyba, że byłaby bardzo walka niefortunna dla nas. Bryzyna nie zużyłem. I tak, mogę dać sobie regenkę. Albo bije. Szkoda tury marnować, bo i tak strzyga dużo dostanie. Ja tu jeszcze biję. Leczę się. Strzyga jeszcze powinna chybić coś. A nie, to i tak powinien wygrać. Bo tu krytyczek wlazł. Tutaj biję. I teraz mogę ryzykować chybieniem. I zaryzykuję. Ryzykujemy. I trafiłem. I tak się prezentowała ta walka. Ogółem fajny bosik. Aczkolwiek jak się nam nie przyfarci z HP, dostaniemy o jeden za dużo, o jeden za mało i spamuje kończącymi ciosami. I wtedy jest wkurzający. Ale tak to spoko. No tylko, że jest za trudny dla graczy, którzy nie mają uzbrojenia za mocnego.